Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Świata Warszawa 2021, szachy szybkie, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, no i Magnus Carlsen kontra Alireza Firouzja. Myślę, że jest to elektryzująca partia, na pewno elektryzujący też pojedynek tych zawodników. No, niektórzy upatrują Firouzję jako przyszłego mistrza świata. On ma dopiero 18 lat, moi drodzy, no i wielki talent. Zobaczmy, jak ta partia przebiegała, gdyż no, była naprawdę tak z punktu psychologicznego według mnie bardzo ciekawa. Przejdźmy do analizy. Magnus rozpoczął ruchem E4, Alireza zagrał C6, czyli obronę Karokan tutaj szykuje na mistrza świata, D4, D5, no i E5. Magnus wybiera wariant zamknięty w karokanie, na co czarne odpowiadają zwykle goniec na F5 i posunięcie C4. No jak widać na obrazku, tutaj jest przede wszystkim walka o centrum. Tutaj białe prowokują do wybicia. Ja nie będę wchodził w szczegóły debiutowe, gdyż tak jak zawsze mówię, analiza mogłaby trwać wiele godzin, taka dogłębna. Przedstawmy sobie partię, jak to wyglądało dalej. Posunięcie E6, skoczek na C3, sprawa normalna i skoczek zagrał na E7 i teraz Magnus Carlsen zagrywa takie posunięcie dosyć ciekawe, ale tak jak patrzę na silnik czeskomowy, no to jest pierwsza linia silnika, proszę Państwa. No brzmi trochę jak na meczu piłkarskim, ale ten zawodnik po prostu wie, co robi i mówię o Carlsenie. No jakby miał komputer w głowie, naprawdę jak się patrzy na jego partię, no to gra w taki sposób bardzo pozycyjny, bardzo spokojny, czeka na swoją szansę, nie daje sobie zrobić krzywdy i gra dosyć bezpiecznie. No dobra, dosyć tego gadania, moi drodzy, przejdźmy dalej. H3. No jest to ruch taki, wydaje mi się, nieco dziwny, ale też jest logika zawarta w tym posunięciu z tego względu, że prawdopodobnie skoczek F3 będzie działało i goniec na G4 już nie zwiąże tego skoczka. Tutaj czarne odpowiedziały skoczek D7, skoczek właśnie zagrywa na F3, i goniec zagrywa na G6. Taki ruch zwykle się gra w karokanie, żeby zwolnić miejsce dla skoczka. To jest normalna sytuacja, aby potem goniec mógł też ruszyć na przykład na B4. B3 ze strony Magnusa Carlsena to takie zadziwiające posunięcie, znaczy może normalne. To chodzi mi o to, że on gra w taki sposób, zobaczcie, wysuwa te delikatnie pionki, ustawia sobie tutaj pionka, no ten pionek oczywiście spełnia fajną rolę, bo broni na C4, no ale skoczek zagrywa na F5, na co goniec E2, normalna sprawa, goniec B4, od razu jest związanie, widzimy pionek na B3, już nie broni skoczka i teraz goniec B2. Zwykle ten goniec C1 dobrze działa po diagonali A3H6, no ale tym razem mistrz świata stanął tym gońcem na B2 i zobaczcie, uderza w swoje, tak pośrednio uderza w swoje pionki w centrum. Sytuacja jest jak najbardziej normalna, a powiem więcej, czarne nie mają żadnych problemów debiutowych, co jest ciekawe, pozycja jest równa, po prostu jest równa po debiucie. Roszada ze strony tutaj Alirezy, roszadę zrobił również Magnus Carlsen, posunięcie F6, tradycyjne zagranie, tutaj szarpiemy centrum, na co Magnus odpowiedział ruchem A3, prowokuje czarne do wymiany oczywiście skoczka, co nie byłoby pewnie najlepsze dla czarnych, no bo para gońców by została w takiej pozycji i tutaj po tych czarnych polach można by było biało czarnopolowym gońcem nieźle tańczyć. Na co tutaj czarne odpowiedziały goniec A5, zwykła wymiana w centrum, CD, CD. I pionek po prostu wybił na F6. Są to tak normalne, teoretycznie proste posunięcia, że wydaje się, że to grają zawodnicy na niższym poziomie. Ale mimo wszystko głębia za chwilę będzie tutaj pokazana. No Magnus Carlsen wykonuje bardzo proste ruchy. Wieża C1, skoczek H4. No i to jest taki ruch już troszeczkę zaczepny, ale pragnę zauważyć i uspokoić wszystkich, jakby to nie zabrzmiało, wybaczcie, jeszcze poświątecznie trochę to brzmi. No, czarne też mają dobrą pozycję. Tu jest wszystko normalnie. Skoczek wymienił, hetman wymienił, posunięcie B4 odpędzając gońca, goniec D8, goniec szuka dobrej placówki. Mi się bardziej podobało zagranie goniec B6, ale może Alireza bał się takiego zagrania, to znaczy nie bał, tylko obawiał się może takiego zagrania skoczek A4 z atakiem na gońca, no i ewentualnie skoczek C5. Przypuszczam, że o to też mogło chodzić w tej pozycji. Goniec G4 z prostą opcją ataku na E6, goniec zagrywa na F5, na co Carlsen po prostu wymienia kolejną figurę, w ogóle nie patrząc dalej, co tutaj się jakiegoś spektakularnego dzieje. no bo nie dzieje się nic wybuchowego. To jest zwykła gra pozycyjna. Hetman E2, zauważmy, prosty atak na pionka, na co czarne, skoczek F8, oczywiście obrona. Skoczek F8 zwykle stoi dobrze w takich pozycjach, jeśli chodzi o defensywę. I skoczek na D1, bardzo ładny manewr szykuje tutaj mistrz świata. Skoczek przede wszystkim na E3 będzie stał wyśmienicie, a docelowy plan, moi drodzy, skoczka z C3 będzie taki, żeby ustawić tego skoczka na E5, gdzie będzie celował wiele fajnych pól w obozie przeciwnika. Goniec zagrał na B6, na co skoczek E3. No i teraz Alireza, można powiedzieć, wykonuje posunięcie takie, no jakbym to ujął, na swój wiek, czyli młodzieńczy wiek, czyli taki no, bardziej agresywny ruch. Wieża G5. No jest to mała niedokładność. Przede wszystkim należało odejść wieżą z powrotem na F7, wpuścić oczywiście tutaj skoczka, do raczej trzeba, ale wieżą zagramy sobie na przykład na E8, skoczek na E5 i wieża F5. I tak naprawdę skoczek E5 stoi bardzo ładnie, ale nie ma za bardzo jak go stąd odpędzić. Inaczej, przepraszam, ten skoczek stoi dobrze, ale nie za bardzo ma dobre jakieś perspektywy dalsze, bo tutaj nie może, skoczek broni, no jak widać wszędzie pola są zajęte. To, że stoi jakaś figura dobrze, nie oznacza od razu, że już mamy wygraną pozycję. Oczywiście tutaj białe są w bardzo, bardzo przyjemnej pozycji, ale czarnym tak naprawdę w tej sytuacji no nic nie grozi. Na tym poziomie tutaj czarne sobie radzą. Wieża G5, no i ten ruch jest nieco niedokładny, na co mistrz świata odpowiada bezbłędnie pod tytułem F4. Wieża zagrywa na G3, no i zauważmy, że tutaj grozi prosta taktyka, lecz król H2 załatwia sprawę. Schodzimy ze związania, król dobrze wzmacnia pionki. Moi drodzy, teraz jakby na przykład czarne zagrały posunięcie w stylu na przykład wieża E8, no to jak zagrać białymi, żeby tę pozycję wygrać? Otóż bardzo prosty ruch, hetman F2 i okazuje się, że zdobywamy mnóstwo materiału. No oczywiście to jest proste na tym poziomie, więc tutaj arcymistrz wraca wieżą na G6, na co skoczek wskakuje na G4 i zauważcie, placówka na E5 już się szykuje. Hetman wrócił na D8, tutaj czarne nic nie zdziałały na królu. Posunięcie A4, Magnus troszkę zagrywa sobie na królewskim skrzydle, troszkę na hetmańskim, zaraz zagra troszkę w centrum, no zobaczcie, że można powiedzieć tak, troszeczkę wysusza przeciwnika, skraca jego zapędy w ataku, jeśli tu o ataku jakimś mowa. Goniec zagrywa na C7, na co tutaj mistrz świata zagrywa B5. Zobaczcie, jak strategicznie dobrze podchodzi do tego mistrz świata, z tego względu, że goniec będzie miał dobrą tutaj diagonalę do ataku, a przy okazji pionki ustawiają się na białych polach, gdzie w końcówce to się bardzo przydaje przy gońcach czarnopolowych. Goniec zagrywa na D6, przypuszczam, że nie chciał wpuścić tutaj białopolowego gońca, na co białe grają wieża C3. Magnus spokojnie ustawia sobie figury dalej, wieża C3 prawdopodobnie z planem wieża E3 z naciskiem, ewentualnie wieża F3, może wieża G3. Ciężko stwierdzić, co w głowie miał mistrz świata w tej pozycji, na co czarne odpowiedziały ruchem wieża C8 i co zrobił mistrz świata? Mistrz świata po prostu wymienił figurę kolejną, co jest ciekawe, i znowu zagrał skoczkiem na E5. To jest kwestia dobrej oceny pozycji i teraz zauważmy, że skoczek E5 w zasadzie jest nietykalny. No bo jakbyśmy czarnymi zbili tego skoczka, no to niestety tutaj pionek z D zbija na E5. I teraz pytanie jest takie, co ma zrobić wieża? Czarna wieża, co ma zrobić? Wieża jest wyłączona z gry i to jest na pewno wygrana pozycja białych bez problemu. Na przykład byśmy tam próbowali grać wieżą na C1, zająć linię, goniec stałby na D4, uderzał w pionka, skoczek mało aktywny, no wieża w ogóle jest nieaktywna. No tak nie poszło, czarne czujnie wróciły wieżą na F6 i teraz są już jakieś groźby wybicia, na co białe grają wieża C1 z atakiem na hetmana, hetman D8 i subtelne zagranie G3. Zauważmy, że cały czas tutaj Magnus prowokuje czarne do tego, aby zbiły mu skoczka i DE oczywiście wybijamy, tu jesteśmy już na wolnej linii. No, generalnie wolna linia i goniec tu sobie świetnie by poradziły. Wieża zagrywa na F5, hetman D3. No, hetman D3 jest niestety ruchem mało dokładnym, ale na tym poziomie bardzo ciężko wyczuć, dlaczego jest to ruch niedokładny. Ja za chwilę wytłumaczę tutaj, o co chodzi, tylko sprawdźmy, Co można by było zagrać lepiej? To znaczy, powiem tak, czarne zagrały tutaj G5. Niestety ten ruch nie daje tutaj komfortowej gry czarnym. Przede wszystkim ruch hetman D3 był ruchem takim mało dokładnym, dlatego że można było teraz gońcem dziabnąć skoczka i po wybiciu DE5 teraz zagrać ruch G5. I to jest bardzo dobra sytuacja dla czarnych, bardzo komfortowa się wydaje. No wieża F1 musiałaby tego pionka obronić. Tutaj skoczek G6 ładnie by podważył pionka F4, pionek również podważa, wieża podważa, robi się gorąco. No na przykład hetman D4 z obroną, z atakiem na A7, no i w tej sytuacji GF, GF. Pozycja czarnych, ja powiem tak, silnik wskazuje remisik, totalny, 0, 0, 0 i jeszcze raz 0, lecz z praktycznego punktu widzenia, przyznam się szczerze, że wolałbym grać te pozycje czarnymi zdecydowanie. Skoczek świetnie ustawiony z wieżą na białych polach, bardzo mocno naciskamy na punkt F4. No wiadomo, łatwiej tutaj teraz pewnie by było manewrować czarnymi niż bronić się białymi, tak bym to ocenił. No cóż, Alireza nie wykorzystał swojej szansy, tylko od razu przystąpił do ruchu G5. No a ruch G5 niestety jest ruchem słabym, dlatego że skoczek zagrywa na G4. Chodzi o to, że skoczek z tempem ma teraz opcję na H6 z widełkami. Król zagrywa na G7 i skoczek na E3. Zauważmy atak na wieżę. Wieża musi wrócić i F5, moi drodzy. No i teraz pionek F5 robi tutaj potężną karierę. No wiadomo, jeżeli tutaj wybijemy, no to się robi bardzo gorąco. Skoczek na F5 stałby wyśmienicie, więc no tak nie poszło. Po ruchu F5 hetman zagrał na D7, na co białe zagrały wieża F1 i H6. Tutaj subtelnie król G2, arcymistrzowskie takie spokojne ruchy. No to jest naprawdę wielka klasa arcymistrza z Norwegii. Ja wiem, że Magnus jest chwalony z każdej strony, ale każda partia tutaj przez niego jest grana w taki sposób, znaczy może nie każda, ale no w dużej mierze gra w fantastyczne szachy, takie naprawdę, że odechciewa się z nim grać. On po prostu czeka, subtelne pozycje wysusza i gra równinę fantastycznie. Oczywiście też czasami popełnia niedokładności, ale przeciwnicy tych dokładności czasami po prostu nie widzą. Król zagrywa na G8, skoczek na G4, moi drodzy, tutaj już jest prosty atak, no król wrócił, posunięcie F6, no i widzimy, hetman działa dobrze, pionek zagrał świetnie, król H8 i białe spokojnie tego pionka dziabnęły, wieża H7, skoczek musiał wrócić i hetman E8. Tu jakaś próba prawdopodobnie jeszcze ataku istnieje, ale Magnus Carlsen nie daje tutaj za wygraną i nie musi tutaj się obawiać i grać na przykład jakiegoś wieża H1 bez sensu, tylko aktywnie. Goniec na A3. Zauważcie, że jak hetman zagra na przykład na H5, to po prostu zbijamy, a tutaj bicie nic nie daje, bo król F3, wszystko się broni. No więc czarne wybiły na A3, hetman wybił na A3. Hetman teraz już nie może zagrać, bo skoczek na F8 wisi. No więc hetman tutaj na C8 poszło, wieża C1, wolna linia, jak zawsze tutaj miło to wygląda i dobrze to wygląda. I skoczek E5. Moi drodzy, jest to bardzo trudna pozycja czarnych. Zobaczcie, skoczek świetnie tutaj sobie radzi, świetnie atakuje, pełny paraliż, pionek z jednej, z drugiej strony, no wieża, wolna linia, tutaj po prostu nie ma co zbierać, tutaj trzeba się poddać. No ale w tej sytuacji król jeszcze zagrał na G8, to jest taka prowokacja do ruchu F7, Magnus nie zagrał tego posunięcia, ale jakby zagrał i wieża by wybiła, skoczek by wybił, hetman by wybił, no to na przykład hetman E3 z atakiem, wieża F1, jest to totalnie wygrana pozycja białych. Dziwię się, że tak nie zagrał, w sumie nie wiem dlaczego. Może chciał pokazać wyższość swoich figur w tej sytuacji i pełny paraliż. Oczywiście hetman F3 w pozycji jest nadal dobrym ruchem, gdyż czarne tutaj nie mają żadnej kontry. W tym momencie hetman zagrał na D8, wieża F1, król na H8, hetman E3 z powrotem, tutaj próbuje wziąć pionka. Zobaczcie, tak gra mistrz świata, że się odechciewa. I teraz ruch taki, który naprawdę powoduje we mnie takie małe szachowe dreszcze. Ruch, który jest no, fantastyczny, to pokazuje wielką siłę. Wieża F2. Wydaje się, że posunięcie takie normalne, ale zobaczcie, on nie daje żadnych szans, Magnus nie daje żadnych szans na cokolwiek przeciwnikowi, odbiera mu wszelką nadzieję. Posunięcie G4, na co białe grają H4, wybicie również jest dobre, no ale H4, zobaczcie, spokojnie sobie stoi, wie, że zagrywa na H5, skoczek dał szacha, król G8 i skoczek G5. W tej sytuacji Firouzja poddał partię, nie ma kompletnie co grać. Przykładowo, na przykład jakby hetman zagrał na D7, jest szach na F7, król G7, szach na E5, no i tutaj po na przykład król H6 jest prosty mat wieżą na F6. Przykładowo, oczywiście. Pozycja totalnie wygrana, no widać jeszcze dużą siłę gry, większą siłę gry Magnusa Carlsena, szczególnie właśnie w szachach szybkich nad Firouzją. No, jedna partia oczywiście niczego nie przesądza, ale naprawdę trzeba przyznać, że rewelacyjnie zadusił przeciwnika. Serdecznie dziękuję za uwagę, łapki w górę będą mile widziane i zapraszam na nowy kanał Chess Memories. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki za Polaków. Cześć!